Kolova byla bardzo dobrá z naší strany. Byli jsme organizovaný i Lechně stvořil tyhle situaci, jak myslel, že stvoří. Byli jsme dobře přikotovaní na ten meč i niestety byl to meč o jedné situaci. 48 minuta, jak bylo povědané. Vlastně myslím, že je taká prostá branka, no. Myslím, že tam ten pojedek měl být trochu tvarčí. Ale i co, měli jsme kolem 40 minut na odbudování i neudalo se. Troszkę za mało z waszej strony było tych poczynań ofensywnych w drugiej połowie, bo naliczyłem dwa takie groźne strzały Marka Tamasza po rzucie rożnym i potem strzał z dystansu Krzysztofa Mączyńskiego, a w pierwszej połowie tych sytuacji też za wiele z waszej strony nie było, no między innymi po faulu na tobie był rzut wolny, który został przez Śląsk zmarnowany. To trochę za mało jak na grę o punkty z kandydatem do Mistrza Polski. Tak oczywiście jest to za mało, ale graliśmy z Lechem Poznań i myślę, że Lechně stvořil więcej situací, jak my. Dalo się powiedzieć, jak mówię, bylo to o jednej situaci, niestety Lech to wykorzystal, tu jednu situaci, co měl 100% i nam się nie udało stworzyć taką sytuację, abyśmy strzelili bramkę. Co było problemem Śląska w tej drugiej połowie? Ustawienie Lecha, który wyżej was zaczął atakować i to troszkę utrudniało wam grę, no grał wam się trudniej niż w pierwszej połowie. Czy po prostu no, Lech mając prowadzenie mógł skupić się na tym, by kontrolować tę grę i szukać okazji w kontrataku, co też kilka razy miało miejsce? Myślę, że zadecydowała ta bramka. Niestety była ta bardzo szybka i na našou energii to bylo prostě také trudné, jak se zachovat v kolejných 40 minutách. Myslím, že to byl taky povod toho, že nezahráli jsme druhou polovu tak, jak by chtěli jsme, také zahráli jsme první polovu, ale i tak myslím, že byl bardzo dobrý meč v našem vykonání. Dla Lecha to byl bardzo trudný meč. Dzięki. To ja jeszcze chciałbym się spytać o nastroje w szatni, dlatego że, no tak jak wspomniałeś, to był niezły mecz w waszym wykonaniu. Chyba nikt nie spodziewał się, że aż tak mocno przeciwstawicie się Lechowi. I jak generalnie wy się czujecie, jak te nastroje, dlatego że porażka po jednym takim prostym, głupim błędzie, gdy cała drużyna pracowała, żeby ten mecz dobrze wyglądał, no musi po prostu boleć. Tak jak mówicie, boli bardzo. Jak już mówiłem, myślę, że zagraliśmy bardzo dobry mecz z Lechem Poznań. I czuliśmy, że możemy zdobyć punkty nie jeden i trzech. Byliśmy przygotowani bardzo dobrze i jak mówię, boli ta porażka bardzo, ponieważ zarysowała jedna bramka szybko po przerwie. Jeszcze pytanie o stałe fragmenty. Czy wy jakoś więcej pracy skupiacie na treningach na tych stałych fragmentach? Bo mam wrażenie, że odkąd przyszedł trener Tworek, to te rzuty rożne, rzuty wolne wyglądają w waszym wykonaniu znacznie lepiej. Nie wiem, czy więcej, czy mniej, ale jesteśmy skupiani więcej na detalach i jesteśmy pewni coś wykonać i tak to wygląda. Dzięki.